festiwal, którego równocześnie gośćmi i gospodarzami są Tarnowianie. Od 8 do 11 września w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Tarnowianie. Święto ludzi stąd. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo przepraszam za swoją niedyspozycję, więc ja pozwolę sobie tylko Państwa przywitać. Przedstawię moją koleżankę i kolegów z zespołu Centrum Sztuki Mościce, którzy przedstawią Państwu szczegóły tegorocznej edycji Festiwalu Tarnowianie. Pani Katarzyna Piszczek, kierowniczka kina. Pan Łukasz Maciejewski, kurator filmowy festiwalu. Maciej Aleksander, zastępca. I Bogusław Hynek, kurator jednej z wystaw. Bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze raz witam i oddaję głos panu dyrektorowi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję pani dyrektor za to przywitanie. Bardzo mi jest miło, że mam ten zaszczyt opowiedzieć parę słów o Festiwalu Tarnowianie. Jest to już druga edycja. W tamtym roku, początkiem września, inaugurowaliśmy Festiwal Tarnowianie. Zrodził się pomysł, idea, żeby pokazać to, co dobre w ludziach, bo to jest festiwal mówiący o ludziach, festiwal ludzi stąd, święto ludzi stąd i tego jesteśmy niezwykle dumni, że mamy możliwość poopowiadać trochę o tym, co nam się już udało, czego Tarnowianie dokonali albo są aktualnie w trakcie pewnych dokonań czy zmagań, więc to jest taki główny cel, główna idea, pokazać zdolnych, młodych, ale również już i tych na dorobku, którzy są w świecie, są już z pewnymi dokonaniami, z pewnymi osiągnięciami, pokazać ich właśnie podczas tego festiwalu. Szanowni Państwo, Festiwal Tarnowianie, druga edycja festiwalu, odbędzie się od 8 do 11 września tego roku w Centrum Sztuki Mościce oraz instytucjach partnerskich. Między innymi pragnę tu wymienić Akademię Nauk Stosowanych. Odbędzie się tam też jedna z części festiwalowych. Przechodząc już płynnie do programu festiwalu, pragnę powiedzieć, że inaugurujemy dwoma wystawami. Jest to, szanowni Państwo, nowość w tej edycji festiwalu. Dwie wystawy, o których opowie zaraz Bogusław Hynek, który jest kuratorem jednych z wystaw. Ale jeżeli jeszcze mówimy, szanowni Państwo, o nowościach podczas tego festiwalu, to z pewnością pragnę tylko podkreślić, że identyfikację wizualną, projekty graficzne wykonał nam Bartłomiej Bałut, za co bardzo dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło, że właśnie w tej edycji jeden z osób reprezentujących Akademię Nauk Stosowanych, Tarnowianin, miał tą przyjemność wykonać identyfikację całego festiwalu. Z nowości na pewno, szanowni Państwo, to są te właśnie dwie wystawy, o których zaraz opowie tutaj kurator Bogusław. Kolejnym z nowości na pewno będzie stypendium. To nowość, będzie stypendium dla osoby młodej, z ambicjami. Stypendium finansowe, to jest bardzo ważne. Chcemy właśnie w ten sposób, szanowni Państwo, podkreślić wagę, że wierzymy w młode pokolenie, stawiamy na nich i chcemy ich wspomóc w tej walce czasami z przeciwnościami, też z ogromnym nakładem finansowym, jeżeli chodzi o te materiały, czy to plastyczne, czy zupełnie inne kwestie. Więc to jedna z nowości. Kolejną z nowości będzie turniej piłkarski, tarnowski turniej piłkarski. W tamtym roku mieliśmy przyjemność rozegrać mecz Kultura kontra Media. Wynik dość wysoki. Po wielu namowach i takich pozytywnych głosach mieszkańców Tarnowa, regionu tarnowskiego, w tym roku rozszerzyliśmy tą formułę. Odbędzie się właśnie turniej w niedzielę, 11 września, w godzinach od 10 do 15. To będzie taki turniej, może nie nazwę tego grup społecznych, ale różnych grup zawodowych z Tarnowa. Między innymi mogę wspomnieć, że to będzie na pewno przedstawiciele kultury, ale również takie zacne osobistości jak policjanci, strażacy, służba więzienna, duchowni również, samorządowcy, więc będzie na co popatrzeć, będzie taka zdrowa rywalizacja po tarnowsku, więc to na pewno jedna z nowości. Pragnę też powiedzieć, że patronatem honorowym tej edycji Festiwalu Tarnowianie objęła i pani Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. I szanowni Państwo, przechodząc już płynnie, oddaję głos tutaj Bogusławowi, który opowie o wystawach, które będą inaugurowały Festiwal Tarnowianie. Dzień dobry Państwu.
Festiwal Tarnowianie zainaugurują dwie wystawy, jak wspomniał pan dyrektor. Pierwsza wystawa Tarnowianie w ramach pierwszego Tarnowskiego Biennale Sztuki. Jest to nowa inicjatywa Centrum Sztuki Mościce, inicjatywa, która ma celu prezentację najciekawszych współczesnych wypowiedzi i zjawisk w sztuce. Pierwsza ekspozycja oczywiście jest prezentacją dzieł stworzonych przez artystów z Tarnowa. Zaprosiliśmy 33 artystów, którzy prezentują różne dziedziny sztuki. Będą państwo mogli zobaczyć wiele obrazów, rzeźby, instalacje, grafiki, a także kolaże, co jest też ciekawostką. Inspiracją do stworzenia tej wystawy była konfrontacja z pewną grupą, która powstała w latach 80. ubiegłego wieku. To była grupa TA, grupa tarnowskich artystów. To jest jedna z takich fotografii, którą otrzymałem w 2006 roku od Joanny Srebro. I byłem ciekaw właśnie tej konfrontacji pomiędzy artystami z ubiegłego wieku, a po blisko 40 latach artystami, którzy tworzą dziś. Na fotografii jest kilku artystów, którzy również zaprezentują swoją pracę w naszej przestrzeni wystawienniczej, jak Jerzy Martynow, czy Dorota Bernacka, czy Wacław Onek. Ale widzą państwo tutaj też twarze osób, których już nie ma, jak na przykład Joanna Srebro, czy Jan Matras, czy Jacek Wróbel. I myślę, że w kolejnych edycjach Biennale będziemy te osoby w jakiś sposób promować, będziemy organizować wystawy. To jest fotografia, która jest zarazem zaproszeniem. Ta wystawa miała miejsce w 1989 roku. To była piąta wystawa tej grupy, która prężnie działała na środowisku tutaj tarnowskim. Przygotowując katalog, tutaj mogą państwo zobaczyć okładkę z katalogu, użyłem takiego sformułowania, że na wystawie zobaczą państwo ślady linii papilarnych wielu tarnowskich artystów. Jest to motyw zaczerpnięty z pracy Renaty Stadler, która podobnie jak Roman Opałka niegdyś tworzył obrazy pisane, tak Renata dokumentuje ten swój czas, który upływa odciskami palców. I pomyślałem, że to jest taka piękna metafora, która pozwoli nam kontemplować tą sztukę w takim kontakcie bezpośrednim. Nie na ekranie monitora, nie na Instagramie, tylko podczas wystawy. W kontekście oczywiście z artystą, który będzie, mam nadzieję, że wiele z tych artystów, których zaprosiliśmy, przybędzie na wernisaż i no, będzie to przyjemność i obcowanie ze sztuką i przyjemność w kontakcie z artystami. Każdą z wystaw staramy się przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ta wystawa jest na jednym poziomie. Oczywiście wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy. Można też zamówić sobie zorganizowane oprowadzanie kuratorskie, czy też z audiodeskrypcją dla osób, które mają takie potrzeby. Drugą wystawą jest wystawa Najlepsza Praca Roku Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Kuratorką jest Dorota Omelska-Bielat. Jest to wystawa pokonkursowa. Uczniowie Tarnowskiego Plastyka zostali zaproszeni do zaaranżowania własnej wystawy w naszej przestrzeni w kooperacji z naszym tutaj zespołem. Jesteśmy w fazie programu przygotowania dostępnych materiałów, to znaczy chodzi o program dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych, więc te osoby mogły tworzyć audiodeskrypcje do prac, będziemy wspólnie aranżowali tą przestrzeń wystawienniczą, jak również osoby te tworzyły opisy alternatywne, także myślę, że to bardzo cenne doświadczenie, które no, przełoży się na efekt tej wystawy. To będą dwie wystawy sąsiadujące i wymyśliliśmy tutaj z panią dyrektor, że, bo jest mowa tutaj o stypendium dla jednej z artystów, z młodych artystów, którzy będą prezentowali tam te dzieła, więc ci artyści profesjonalni poddadzą ocenie w głosowaniu na jedną z tych najlepszych prac i no, ta osoba wybrana otrzyma stypendium roczne. Przy okazji tej wystawy wspomnę jeszcze o Radzie Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych i nauczycielach specjalizacji artystycznych Tarnowskiego Plastyka, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie tej wystawy.
8 września, godzina 17:30, szczegóły na stronie CSM Tarnów, / wystawy. Serdecznie Państwa zapraszam. Teraz. Tak, a to ja chyba, wiesz co, możesz, bo... Nie, siadaj, siadaj. Wiesz, bo ja w ogóle dobrze siedzę, więc mnie będzie słychać. Nie, siadaj tu, siadaj tu. Tutaj jest taki, no, odpytywanie. Gorące krzesło. A, dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że ta impreza ma swoją kontynuację, bo tylko w kontynuacji jest sens, więc myślę, że o takiej komforcie funkcjonowania Tarnowian w przestrzeni miasta, ale i w przestrzeni regionu będziemy mogli mówić gdzieś koło 5. edycji, ale to, że to się rozwija, to, że jesteśmy innowacyjni, bo powtórzę to, o czym mówiłem rok temu, nie ma drugiej takiej imprezy w Polsce. Jest to oryginalny zupełnie pomysł, żeby dowartościować artystów, nie wstydzić się tego, że jesteśmy stąd, że może nasze drogi, czy twórców, sportowców, naukowców, wizjonerów rozjeżdżają się i trafiamy do różnych miejsc po drodze, ale jeżeli kontekst tożsamości kulturowej, tożsamości z funkcjonowaniem w ramach pewnego miejsca, z którego wychodzimy, trwa, to impreza taka jak Tarnowianie to zaświadcza. Bardzo specjalną mam w tym roku funkcję, ponieważ jako kurator filmowy będę Państwa namawiał na teatr, ale to się też zgadza z moją trajektorią zawodową, bo być może Państwo wiecie, że oprócz funkcjonowania jako krytyk filmowy od wielu, wielu lat jestem również krytykiem teatralnym i towarzyszę Polskiemu Teatrowi i bardzo jest to dla mnie ważne, ta koherentność dwóch specjalizacji pośród innych, ale te są dla mnie istotne. I kiedy najpierw dowiedziałem się, bo jak Państwo wiecie, takie wydarzenia jak Mąż i Żona, który pokażemy na otwarcie festiwalu, spokojnie, spokojnie, proszę sobie wyłączyć, to może nie aż tak się galopujemy, ale ładna melodia, to załatwia się miesiącami, a my mamy świeżynkę. Mamy spektakl, który miał swoją premierę pod koniec maja. Wakacje oczywiście nie był grany, jak to w teatrze. I we wrześniu już mamy w Tarnowie. Więc kiedy usłyszałem, że powstaje spektakl, po pierwsze w reżyserii Krystyny Jandy, po drugie w Teatrze Polonia, a po trzecie, że w męskich rolach Wacława i Alfreda, kanonicznych dla polskiego teatru, Aleksander Fredro, Mąż i Żona, jedna z najpopularniejszych komedii w polskiej literaturze, wystąpią Tarnowianie, dwóch braci, aktorzy, z których jesteśmy bardzo dumni, Marcin Hycnar, który jak Państwo wiecie właśnie teraz gra w serialu Polsatu, którym grał prezydent Zeleński. I jak słyszę, niedawno się spotkałem z Dorotą Kolak, która gra matkę prezydenta przyszłego w serialu. Zapowiada się, że to będzie naprawdę genialna rola i myślę, że nowe otwarcie dla Marcina Hycnara. Są z Tarnowa, są Tarnowianie, pochodzą stąd. Wielokrotnie podkreślali, że to miasto i to miejsce jest dla nich ważne. Też przestrzeń spotkań łącząca się z ich początkami bezpośrednio. Przecież Marcin pracował w Teatrze Solskiego, był małym księciem w spektaklu Antoine de Saint-Exupéry'ego jako nastolatek. Jędrzej odnosił ogromny sukces w grupie teatralnej Tuptusie. To sprawia, że no z wielką radością zaczęliśmy całą drogę do pozyskania tego spektaklu w terminie, w którym akurat są Tarnowianie, no i udało się. Udało się. Małgorzata Kożuchowska, Maria Dębska, Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar. Pokażemy ten spektakl na otwarcie. Już widziałem Męża i Żonę, więc praktycznie możecie być Państwo pewni, że będziecie zachwyceni
role, zwłaszcza Kożuchowskiej i Hycnara, to są klejnoty wyczucia komediowego. Jest to spektakl, który pokazuje Fredre Sauté z bardzo dużą pewnością warsztatową aktorów prowadzonych brawurowo przez Krystynę Jandę, bo tam jest dużo brawury, nie ma takiego strachu, że coś będzie przesadzone. Dociskają aktorzy warsztatowo pedału i to się sprawdza. Jest komicznie, ale jest też bardzo błyskotliwie o tym, co jest wieczne, czyli stosunkach męsko-damskich i nic więcej. Myślę, nie ma, czasami warto w tych strasznie ciężkich czasach nie szukać aluzji, tylko po prostu cieszyć się spotkaniem z dobrym teatrem. Po spektaklu będę miał okazję zaprosić i radość zaprosić aktorów i spotkać się z Państwem, spotkać się z Marcinem, z Jędrzejem, z Małgorzatą i Marią. Dla mnie to również ważne, ponieważ chcemy, żeby ten festiwal był też edukacyjny, stąd pomysł na stypendium. A też ja jako pedagog bardzo się cieszę, bo Maria Dębska, dzisiaj młoda gwiazda polskiego kina i teatru, to jest moja studentka w szkole filmowej w Łodzi. Przez 2 lata mieliśmy zajęcia, więc bardzo się cieszę, zawsze się cieszę jako pedagog, kiedy moi studenci, ich drogi artystyczne tak wspaniale się rozwijają. No i jeszcze zaproszę Państwa dzień później na spotkanie z Jędrzejem tutaj w tej sali. Film, który jest pokazem przedpremierowym, nie miał jeszcze swojej premiery kinowej, nazywa się Bracia. Ciężkie kino, ale z bardzo dobrą rolą Jędrzeja Hycnara, właściwie debiutanta wciąż, bo Jędrek jest na 5. roku teraz, czyli w magisterskim roku Akademii Teatralnej, ale no myślę, że z jego warunkami i jego też postawą życiową czeka go naprawdę znakomita kariera zawodowa, a to jest jego pierwsza główna rola w filmie fabularnym opowiadającym o młodych chłopcach rzuconych w wir II wojny światowej, którzy decydują się chronić Żydów. Te decyzje młodych ludzi, film powstawał 2-3 lata temu, dzisiaj przyjmujemy film Łukasza Otłowskiego, dzisiaj przyjmujemy z innym kontekście niż pewnie te 2 lata temu, kiedy Jędrzej czytał scenariusz, kiedy grali, no bo ta wojna jest bardzo blisko i decyzje młodych ludzi, których obserwujemy z drżeniem serca i widzimy w tym kontekście naszych bliskich albo siebie samych, mają inny wymiar. Więc serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie wydarzenia w ramach Tarnowian, ale przede wszystkim może na te 2, które mam radość firmować i bardzo się cieszę na te parę dni w Tarnowie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, staramy się Wam tutaj tak bardzo chronologicznie przedstawić program Festiwalu Tarnowianie. Zaczynaliśmy w czwartek, inaugurujemy wystawą, później przepiękny spektakl Mąż i Żona, o którym Łukasz już tutaj tak dużo wspaniałych rzeczy powiedział i też się bardzo cieszę, że to będzie prawdopodobnie pierwszy wyjazdowy w ogóle spektakl. Tak, tak, tak. Więc możemy tu otwarcie powiedzieć, jest nam niezmiernie miło, że do Tarnowa, właśnie do Centrum Sztuki Mościce po raz pierwszy wyjazdowo przyjedzie Teatr Polonia. Będziemy mieli możliwość zobaczyć po raz pierwszy wyjazdowo właśnie spektakl Mąż i Żona w tak wspaniałej obsadzie. Ale już zamykamy czwartek, rozpoczęliśmy piątek, spotkanie z Jędrzejem Hycnarem i film Bracia. Zaraz po spotkaniu i po projekcji filmowej mamy zaszczyt Państwa zaprosić na wyjątkowy koncert, koncert jubileuszowy. Jest to 10-lecie działalności Studia Rokapowa Mazura. No, będzie to wyjątkowy koncert z racji tego, że to będzie taki ogromny przekrój uczestników, których zaprezentują się na tarnowskiej tutaj scenie, na naszej mościckiej scenie. Przedział wiekowy wykonawców, artystów będzie się wahał od 12 roku życia do nawet 50 roku życia, więc zobaczymy różne ciekawe aranżacje, duże zespoły, mniejsze zespoły. No, Paweł Mazur jako wybitny aranżer, muzyk przygotuje coś specjalnego dla Państwa, dlatego serdecznie zapraszamy. No i nie wyobrażam sobie, żeby Tarnowianie nie byli świadkami tego, co zobaczymy u nas na scenie, zwłaszcza, że
zobaczymy tych muzyków całkiem początkujących, którzy dopiero zaczynają, oraz tych, którzy już osiągnęli na scenie muzycznej znacznie więcej, grają z wybitnymi wokalistami, więc nie będę wszystkiego zdradzał, pozostawię to, żeby zaprosić na ten wyjątkowy jubileuszowy koncert, to już w piątek, ale przenosimy się też płynnie do następnego dnia. Następny dzień to jest sobota, no i jak my to nazywamy, sobota, taka strefa zielona. To jest taki dzień dedykowany właśnie rodzinom, takiej przestrzeni otwartej, żebyśmy mogli jako tarnowianie wyjść na pole, bo jesteśmy w Małopolsce, nie bójmy się tego sformułowania, absolutnie nie na dwór, tylko na pole, na plac przy Centrum Sztuki Mościce. A jeżeli wychodzimy na pole i wychodzimy wokół Centrum Sztuki Mościce, czeka nas dużo atrakcji, bardzo dużo ciekawych nowych rzeczy i zaczynamy o godzinie 14. Ja sobie tylko pozwolicie Państwo, że przeczytam, kogo będziemy mogli gościć na scenie, właśnie takiej tej plenerowej scenie. Zaprezentują się, Szanowni Państwo, Zespół Pieśni Tańca Świerczkowiacy, te grupy młodsze, Szkoła Tańca San Salsa, Szkoła Tańca Baila, cheerleader z Akademii All Stars z Bobrownik, także to też jest taka przestrzeń, żeby zobaczyć te właśnie cheerleaderki, które nie tak dawno, jak pamiętamy, osiągnęły wielki sukces w Orlando. Następnie zaprezentuje się orkiestra dęta grupy Azoty, zaprezentuje się również chór solski, to też taki bardzo fajny akcent, na który Państwu chcemy szczególnie zaprosić, ale również i tutaj zespoły, które działają przy Centrum Sztuki Mościce, to m.in. Bartek Rojek z zespołem Strefy Dobrego Grania, to też jest taka przestrzeń, gdzie ta zdolna młodzież uczy się u nas w Centrum Sztuki Mościce podczas indywidualnych zajęć i będzie miała okazję zaprezentować się szerszej publiczności właśnie w plenerze i pokazać te swoje umiejętności, które wypracowały tutaj podczas nauki z Bartkiem Rojkiem. Ale również to będzie Extreme Fitness, taka specjalna strefa zabaw. No nie wspomnieć można, trzeba wspomnieć o tym, że będzie taki kiermasz tarnowski. Podczas tego kiermaszu, oprócz różnych takich kwestii, jak to się wymieniłem, czyli takich muzycznych, artystycznych, to zobaczymy również coś dla ciała i dla ducha. Między innymi, Szanowni Państwo, będziemy mogli spróbować trochę kulinariów. Zaprezentuje się kilka, ale może nawet i kilkanaście kół gospodyń wiejskich z regionu tarnowskiego. Będzie można spróbować wina, też winnice chętnie przyjęły zaproszenie na tą edycję festiwalu, ale również i palarnie kawy, soki, wędliny, miody i produkty pszczele, słodycze, food trucki, no i wiele, wiele innych ciekawych atrakcji, na które Państwa szczególnie zapraszamy. Podczas właśnie tego sobotniego dniu festiwalu będzie też losowanie nagród, nagrody bardzo cenne. To wszystko dzięki naszym partnerom i sponsorom. A już jeżeli chodzi o sobotę i po tej strefie takiej aktywności, strefie zielonej, zaprosimy Państwa na kolejny element i tu już oddaję głos Pani Kasi Piszczek, się zamienimy, może miejscami będzie łatwiej i wyraźniej słyszeć. Tak, dzień dobry Państwu. Ja jestem kierownikiem kina, ale przypadło mi w udziale zaproszenie Was na spotkanie z Grzegorzem Dziedzicem. Nie wiem, czy kojarzycie go Państwo, bo szczerze mówiąc jest to debiutant, jeśli chodzi o polską scenę kryminału. Ja dosyć mocno jestem w temacie kryminału, bowiem aktualnie jest to mój ulubiony gatunek literacki. I Grzegorz Dziedzic otrzymał w zeszłym roku, słuchajcie, Nagrodę Wielkiego Kalibru we Wrocławiu. To jest bardzo znany w Polsce festiwal książek o kryminałów. I tutaj totalna niespodzianka, bowiem do konkursu stanął m.in. Wojciech Chmielarz ze swoją książką Wilkołak, Jakub Żulczyk, a także wiele innych nazwisk, takich topów z polskiej półki kryminałów, a nagrodę zdobył ku naszej uciesze Grzegorz Dziedzic. Książka pod tytułem Żadnych Bogów, Żadnych Panów opowiada historię sierżanta Teodora Rudzkiego. Rozgrywa się w Chicago, bo tam w ogóle Grzegorz Dziedzic mieszka aktualnie, wyemigrował z Polski od wielu lat. Mieszka z Tarnowa, z Polski od wielu lat mieszka właśnie w Chicago i tam rozgrywa się jego pierwszy tom jego opowieści. To nie jest taki typowy kryminał. Powiem, dosyć szybko orientujemy się, kto zabił,
ale mimo to jest niesamowicie wciągający. Właściwie kapituła wielkiego kalibru jako uzasadnienie napisała, że jest wciągający jak wodospad Niagara, czyli nie da się od niego oderwać, a jego język jest tak plastyczny i tak działający na wyobraźnię, że właściwie czytelnikowi wydaje się, że tam jest. Także tutaj zachęcam do przeczytania książki, zanim Państwo przyjdziecie na spotkanie z Grzegorzem Dziedzicem, bo na pewno będzie można podpytać o pewne smaczki. Wiemy, że autor będzie pisał kolejne części, także pierwszy tom to jest dopiero zapowiedź. Co najmniej dwa jeszcze tomy z Teodorem Rudzkim powstaną. Taki polski Peaky Blinders, ktoś kto oglądał ten serial na pewno wie o co chodzi, o taki mroczny klimat, czarny klimat. Nie wszystkim to myślę odpowiada, ale zapraszamy. Wyjątkowe spotkanie z Grzegorzem Dziedzicem tylko u nas w Tarnowie 10 września w sobotę o godzinie 19. Po tym spotkaniu zaproszę także na kino plenerowe. Realizowane w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Także będzie nam niezwykle miło, jak Państwo zostaniecie o 19.30 animacja Skąd się biorą sny, a o godzinie, nie o 19, przepraszam, Skąd się biorą sny, a o 20.30 najnowszy film Kingi Dębskiej, notabene mamy Marysi Dębskiej, więc wszystko się nam ładnie wiąże. Film pod tytułem Zupa Nic, opowiadający o czasach PRL-u. Taka ciepła komedia, myślę, że dla wszystkich, którzy przeżyli choć trochę w czasach PRL-u. Każdy po prostu, kto choć trochę pamięta tamte dni, znajdzie coś dla siebie. Jakieś smaczki, jakieś takie historie z naszego dzieciństwa. Także serdecznie zapraszamy na kino plenerowe także w sobotę, także dużo się będzie działo w Centrum Sztuki Mościce w sobotę 10 września. Teraz już przesiadam się. I szanowni Państwo, jeżeli już skończyliśmy dzień sobotni, w którym tak dużo się dzieje i serdecznie Państwa na ten dzień zapraszamy, a począwszy od atrakcji dla dzieci i dla dorosłych, też smaki kulinarne, możemy też zdradzić, że będzie możliwość zdegustowania pewnej potrawy po tarnowsku. Nasi tutaj zdolni kucharze podjęli się tej próby, żeby przygotować specjalne danie, które będzie można zdegustować. Nie będziemy zdradzać jeszcze, co to będzie, ale na pewno no, będzie coś pysznego, jak to nasi kucharze najlepiej potrafią. O 19 spotkanie z Grzegorzem Dziedzicem, po spotkaniu dwa kina plenerowe, wieczorynka dla dzieci, później coś dla dorosłych. I tak kończymy dzień sobotni, a jak już kończymy dzień sobotni, no to pora wstać na dzień niedzielny. I tak jak już wspomniałem na początku, tarnowskie zmagania piłkarskie, piłka nożna. Od godziny 10 do 15 zaprosimy Państwa na halę sportową Akademii Nauk Stosowanych, gdzie podczas tych zmagań wyłonimy najlepszy zespół, który otrzyma również puchar dyrektora Centrum Sztuki Mościce, taki puchar tarnowski, najlepszej takiej grupy zawodowo-społecznej, która będzie rywalizować i mam nadzieję, że w zdrowej atmosferze uda się wyłonić ten jeden najlepszy zespół. Zaraz po zmaganiach zaprosimy już Państwa z powrotem do Centrum Sztuki Mościce, a jak już zaprosimy Państwa w Mościckie Mury, to kończymy galą festiwalową. Gala festiwalowa, podczas której przyznamy wszelakie statuetki. Chciałbym tylko wspomnieć, że w tamtym roku tą statuetkę główną festiwalu Tarnowianie otrzymał ksiądz profesor Michał Heller. Również mamy tą wiedzę, że prawdopodobnie ksiądz profesor Michał Heller będzie z nami podczas tej gali festiwalowej, ale jeżeli mówimy już o takich nazwiskach, to zaproszenie przyjęli wybitni Tarnowianie, wybitne osoby z regionu tarnowskiego, o których tak głośno teraz słychać w ostatnich czasach. To między innymi najmłodsza osoba z tytułem profesora, pan Mateusz Hołda, również Ksawry Masiuk, który jest wielokrotnie z nadzieją tarnowskiego i nie tylko tarnowskiego, ale i polskiego pływania. Jeżeli chodzi o sukcesy, no to medalista Mistrzostw Świata i Europy, więc mamy zaszczyt gościć takie osoby w naszych murach. I podczas tej gali festiwalowej chcielibyśmy wyrazić szacunek i uhonorować odpowiednimi statuetkami. Zaraz po gali festiwalowej usłyszymy piękny koncert muzyki filmowej w wykonaniu młodzieży z Porąbki Uszewskiej, w wykonaniu orkiestry Crash Sounds Big Band. Będzie to 35-osobowa ekipa.
składające się z uczniów i absolwentów szkół muzycznych z Tarnowa i całego regionu tarnowskiego, więc to takie coś już dla ducha na sam koniec festiwalu, żeby usłyszeć piękny akcent, piękne aranżacje muzyki filmowej, tych wszystkich piosenek, soundtracków, które tak dobrze znamy i wszyscy kojarzymy z różnych produkcji filmowych. Więc szanowni państwo, niezmiernie mi miło podsumować, że od 8 do 11 września zapraszamy państwa na drugą edycję festiwalu Tarnowianie, ale jak też zapraszamy, to nie wspomnieć o partnerach, sponsorach, bez których nie udałoby się dopiąć tego programu, dopiąć tego stypendium artystycznego, tych wszystkich atrakcji, które dla państwa przygotowaliśmy. Bardzo im z tego miejsca dziękujemy, bo kultura i biznes muszą się wspierać. No i to tylko pokazuje, że jeżeli jest dobra współpraca, dobra korelacja z tymi dwoma podmiotami, między kulturą a biznesem, no to możemy wchodzić tylko na wyższy poziom i tego sobie i państwu życzymy. No i dziękujemy i z tego miejsca zapraszamy. Wszelkie informacje, co jeszcze nie zostało tutaj powiedziane, znajdą państwo na stronie internetowej Centrum Sztuki Mościce www.czm.tarnów.pl lub bezpośrednio w biurze obsługi klienta, czy to można telefonicznie, czy też tutaj na miejscu się stawić. Udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, jeżeli to, co tutaj zostało powiedziane, jeszcze nie wyczerpuje tematu. Bardzo państwu dziękujemy za udział w tej konferencji. No i widzimy się już początkiem września w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie podczas festiwalu Tarnowianie, festiwal święto ludzi stąd i tego sobie życzmy, żeby godnie przeżyć te obchody festiwalowe. Bardzo państwu dziękujemy.